Wielce szanowni, drodzy i mili Państwo, grzecznościowy zwrot powitalny kieruję nie tylko do tych, którzy zostali przez prowadzących powitani, ale również do wszystkich Państwa, którzy przyjęliście dzisiaj zaproszenie na to ważne dla nas święto, Święto Małopolski. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witam na dzisiejszym święcie, obchodzonym od 2009 roku, 10 czerwca. 10 czerwca dla upamiętnienia spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z rodakami w czasie mszy świętej na krakowskich Błoniach, w czasie jego pielgrzymki w 1979 roku. Dziękuję za niezwykle wzruszającą pieśń, która otworzyła nasze spotkanie. Jest ta pieśń świadectwem tego szczególnego momentu historii, w jakim przyszło nam obchodzić w tym roku Święto Małopolski. Niech będzie ona też wyrazem naszej pamięci o bohaterskich obrońcach Ukrainy przed najazdem wojsk Federacji Rosyjskiej, ale też hołdem złożonym ofiarom i żołnierzom broniącym ojczyzny oraz bezbronnym cywilom. Moi drodzy, Święto Małopolski to zawsze taka chwila, kiedy możemy podsumować, jak zmienia się nasz region. Minione 2 lata były okresem niezwykłej próby dla nas wszystkich, także dla władz województwa małopolskiego. Okres pandemii wymusił na nas szczególne działania. W ramach małopolskiej tarczy antykryzysowej przeznaczyliśmy ponad 2 miliardy złotych zarówno z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu województwa na walkę z COVID-19 oraz na łagodzenie skutków pandemii. Także od początku wojny za naszą wschodnią granicą samorząd województwa podjął działania służące wsparciu wielkiej akcji pomocy uchodźcom, którzy przybyli do Małopolski. Nie sposób tych wszystkich działań dzisiaj wymienić. Zajęłoby to bardzo dużo czasu, ale korzystając z tej okazji, pragnę też publicznie podziękować panu wojewodzie, jak również wszystkim jego służbom za bardzo dobrą współpracę nie tylko z samorządem województwa małopolskiego, ale również, szanowni państwo, ze wszystkimi samorządami w Małopolsce. Wydaje się, że wszyscy razem tworzymy takie mocne, silne przywództwo antykryzysowe i dzięki temu łatwiej nam walczyć z poszczególnymi kryzysami, które nas dotykają. Szanowni Państwo, cały czas wzmacniamy regionalną sieć współpracy na rzecz rozwoju województwa. Bardzo intensywnie pracuje Rada Naukowa do spraw strategicznych kierunków rozwoju Małopolski, której przewodniczy obecny dzisiaj na naszym spotkaniu pan profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Po podpisaniu stosownych umów, w tym dotyczących finansowania, pełną parą ruszyły także przygotowania do przyszłorocznych Igrzysk Europejskich. Trwają także bardzo zaawansowane rozmowy w sprawie programu regionalnego dla Małopolski na lata 2021-2027, czyli na kolejną perspektywę finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć z funduszy europejskich. Chcę dzisiaj w dniu naszego święta, Święta Małopolski, podziękować wszystkim naszym partnerom za gotowość do podejmowania wspólnych działań służących naszemu regionowi i jego mieszkańcom. Tradycją naszego święta jest to, że tego dnia honorujemy osoby
szczególnie zasłużone dla Małopolski. Pragnę wyrazić swój głęboki szacunek i wielką wdzięczność wszystkim, którzy otrzymają dzisiaj medale honorowe za zasługi dla województwa małopolskiego oraz odznaki honorowe województwa małopolskiego Krzyże Małopolski. To skromny wyraz podziękowania samorządu województwa i społeczności regionu, naszej wspólnoty za Państwa ogromny wkład w nasze życie w różnych jego sferach. Raz jeszcze, witając Państwa na gali Święta Małopolski, proszę jednocześnie o przyjęcie życzeń, aby nasz region wciąż się rozwijał, pomimo różnych spotykających nas trudności, aby nasze wspólne działania przynosiły jak najlepsze owoce, abyśmy też mądrze i aktywnie potrafili opiekować się unikalnym dziedzictwem materialnym i niematerialnym Małopolski. Małopolska, moi kochani, jest naszym skarbem. Troszmy się o nią. Dziękuję bardzo.